Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj po raz kolejny w tym miesiącu przenosimy się do Azji, do Japonii i porozmawiamy o morderstwie 22-letniej nauczycielki języka angielskiego, Lindsay Ann Hawker. Zapraszam. Lindsay urodziła się jako druga z trzech córek Billa i Julie. Uczęszczała do szkoły imienia Henryka VIII w Coventry, a następnie rozpoczęła studia na kierunku biologia na Uniwersytecie w Leeds. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 2006 roku. Zrobiła jednak tylko licencjat i chociaż początkowo planowała pójść także i na studia magisterskie od razu, to uznała, że wyjedzie na rok do Japonii i tam będzie uczyć angielskiego. Do tej Japonii przeprowadziła się w październiku 2006 roku i praktycznie od razu rozpoczęła pracę jako nauczycielka w sieci szkół językowych Nowa w Tokio. Mieszkała z dwiema innymi nauczycielkami z zagranicy, i z racji tego, że był to przełom 2006 i 2007 roku, to z rodziną kontaktowała się najczęściej pisząc maile lub rozmawiając na Skype. Jej chłopak Ryan miał przylecieć do niej latem 2007 roku i razem chcieli zwiedzić Japonię, a następnie wrócić już do Wielkiej Brytanii, gdzie Lindsay mogłaby kontynuować studia. Kobieta w Japonii odnajdywała się bardzo dobrze. Kiedy jej rodzice przyjechali odwiedzić ją z okazji jej urodzin, byli w lekkim szoku, bo kobieta zaczęła już nawet mówić trochę po japońsku i po prostu wpasowała się idealnie w tamten klimat. Był 24 marca 2007 roku, sobota. Rodzina kobiety stawała się trochę zaniepokojona, bo Lindsay nie skontaktowała się z nimi w żaden sposób przez cały dzień. I początkowo, ze względu oczywiście na różnicę czasu, myśleli, że może wyszła gdzieś ze znajomymi i nie miała czasu się z nimi skontaktować. Lindsay miała prowadzić zajęcia zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek, ale na żadnych się nie pojawiła. To wtedy jej zaginięcie zostało zgłoszone na policję. Zaginięcie zgłoszono dokładnie 26 marca o godzinie 14:30 przez osoby, które z nią pracowały. Lindsay pracowała 6 dni w tygodniu i przez ten cały czas nie opuściła ani jednego dnia pracy, więc naturalnie wszystkie osoby z jej najbliższego otoczenia zaczęły się martwić. Śledczy więc naturalnie próbowali ustalić, co tak w ogóle kobieta przed swoim zaginięciem robiła. Szybko odkryto, że napisała do swojego chłopaka wiadomość, która brzmiała dość dziwnie: Kocham cię bardzo. Zupełnie nie przejmuj się gościem, który gonił mnie do domu. To tylko szalona Japonia. Tęsknię, buziaki. Wiadomość dosyć dziwna, ale to dzięki niej policjanci dowiedzieli się, że Lindsay kilka dni wcześniej. Napisała swojemu chłopakowi, że jednego dnia podróżował z nią pociągiem i siedział w tym samym wagonie w ogóle tak naprzeciwko niej pewien mężczyzna. Ten mężczyzna wysiadł razem z nią na przystanku. Powiedział jej, że jest jego nauczycielką angielskiego, ale Lindsay zaprzeczyła i powiedziała mu, że nie, nie jest. No i wtedy zaczęła po prostu iść do domu. Mężczyzna całą drogę szedł za nią, nie odzywał się do niej, ale doszedł prosto do jej mieszkania. Pod mieszkaniem zapytał o szklankę wody i o to, czy zgodziłaby się go angielskiego uczyć. Kobieta zaprosiła go do mieszkania na tę wodę, pokazała go swoim współlokatorom. Podobno w mieszkaniu mężczyzna na szybko naszkicował nawet jej portret i go jej wręczył. No i Lindsey zgodziła się udzielić mu lekcji. Całe to wydarzenie miało miejsce 20 marca. Śledczy zdobyli więc nagrania z kamer monitoringu. Dzięki nim udało się odkryć, że kobieta spotkała się z mężczyzną w kawiarni sobotnim rankiem 24 marca. To był ten sam mężczyzna, któremu zgodziła się dać prywatne lekcje angielskiego. I mimo że dziewczyna pracowała w szkole językowej, to normalnym było, że udzielała także i prywatnych lekcji. Jej praca nie miała z tym żadnego problemu, pozwalali na to, ale trzeba było przestrzegać pewnych zasad. Nauczanie mogło odbywać się tylko w publicznym miejscu i nauczycielki musiały zostawić informacje z imieniem i nazwiskiem studenta, a także jego adresem. Linzi tych formalności dopełniła. Dzięki temu wszystkiemu policjanci nie mieli najmniejszego problemu, aby odnaleźć mężczyznę, który jako ostatni widział Linzi. Mężczyzna ten nazywał się Tatsui Ichihashi. Z nagrań można było jeszcze wywnioskować, że Lindsay po lekcji wsiadła z mężczyzną do jednej taksówki i pojechała do jego mieszkania. Na nagraniu widać jak taksówka się zatrzymuje i jak Lindsay z niej wysiada. Taksówkarz następnie czeka kilka minut, a później odjeżdża. Kiedy śledczy do niego dotarli i go przesłuchali, ten zeznał, że kobieta poprosiła go, aby na nią chwilę zaczekać, ale mężczyzna postanowił odjechać po siedmiu minutach. Kolejnym najbardziej racjonalnym krokiem było więc udanie się do mieszkania Tatsui. Śledczy poszli do jego mieszkania, ale uznali, że nie zapukają do drzwi, ponieważ wierzyli, że nie mają ku temu żadnych powodów. W tamtym momencie nie było wiadomo, gdzie tak naprawdę Lindsey może być i czy w ogóle coś jej się stało. Światła w mieszkaniu mężczyzny były zgaszone, ale po obserwacji policjanci byli w stanie stwierdzić, że w mieszkaniu widać ruch i że ktoś znajduje się w środku. Nie wspomniałam Wam, że do tego mieszkania wysłano początkowo dwóch oficerów i oni dotarli tam o godzinie 17.40. No dobrze, zatem śledczy do mieszkania nie zapukali, ale postanowili poczekać, aż mężczyzna wyjdzie na dwór. O godzinie 19.00 wezwano wsparcie i w ciągu następnej godziny pod mieszkanie przyjechało siedmiu kolejnych funkcjonariuszy. Tatsuya w końcu wyszedł na boso i z plecakiem na plecach o godzinie 21.00. Policjanci podeszli do niego i powiedzieli, że chcieliby z nim porozmawiać. W tym momencie mężczyzna zaczął uciekać i jeden z funkcjonariuszy zdążył złapać go za plecak, ale Tatsuya go po prostu zrzucił i uciekł. W plecaku znajdowały się jego ubrania sportowe. Najprawdopodobniej chciał pójść na siłownię i je wyprać. No i dopiero wtedy policjanci uznali, że mogą wejść do jego mieszkania. Tam dokonali makabrycznego odkrycia. Na balkonie znajdowała się wanna wypełniona piaskiem i ziemią. Pod tym wszystkim śledczy odkryli nagie ciało kobiety związane trytytkami. Włosy kobiety zostały ogolone i później odnaleziono je w worku wewnątrz mieszkania. W tamtym momencie nie wiadomo było w jaki sposób kobieta zmarła, ale rozległe obrażenia wskazywały, że była to brutalna śmierć. No dobrze, powiedzmy sobie może zatem kim w ogóle był Tatsuya. Mężczyzna urodził się 5 stycznia 1979 roku i dorastał niedaleko Tokio. Jego matka była dentystką, ojciec lekarzem. W 2005 roku ukończył studia, ale pracy nigdy nie podjął. Zamiast tego rodzice dawali mu miesięczne kieszonkowe, które w tamtych czasach wynosiło mniej więcej 700 funtów. Mężczyzna w 2007 roku miał 28 lat. Nie miał żadnych wyroków wskazujących, ale 6 lat wcześniej został oskarżony o kradzież. Dodatkowo mówiło się, że napastował kobiety na ulicy podczas różnych kradzieży, ale nigdy żadnych zarzutów mu nie postawiono. Tatsuya od roku był w szczęśliwym związku. Uprawiał bardzo dużo sportu, dbał o swój wygląd, regularnie chodził na siłownię i przejeżdżał rowerem 25 km dziennie. Raport z autopsji ujawnił, że kobieta padła ofiarą wyjątkowo brutalnego ataku: miała mnóstwo siniaków, które kształtem przypominały jajka. Siniaki po lewej stronie twarzy wydawały się być spowodowane pięścią, podczas gdy mniejsze ślady na górnej części twarzy powstały najprawdopodobniej po tym jak kobieta została rzucona o meble. Przyczyną zgonu było uduszenie. Dalej policja uważała, że mężczyzna planował zanurzyć ciało kobiety w betonie albo poczekać aż się rozłoży. Mężczyzna 26 marca przed przybyciem policji był w sklepie budowlanym i to zostało uwiecznione na kamerach monitoringu. Śledczy podejrzewali więc, że mężczyzna między niedzielną nocą a poniedziałkowym porankiem przeniósł wannę z łazienki na balkon i włożył do niej ciało Lindsay. Sąsiedzi zeznali, że słyszeli, że ten przesuwa coś ciężkiego po podłodze. Jeszcze 26 marca wydano na niego nakaz aresztowania. 29 marca śledczy usunęli z jego mieszkania wózek sklepowy, którym mężczyzna przywiózł do mieszkania całą ziemię. Również 29 marca dwóch funkcjonariuszy dokonało nalotu na hotel Chateau, ale mężczyzny tam nie odnaleziono. Był to fałszywy alarm. 13 marca 2008 roku policja wydała nowy list kończy, który zawierał lepszy wizerunek podejrzanego. I też pokazywał, jak ten mógłby wyglądać przebrany za kobietę. Opublikowano także rysunek, który wykonał w domu Linzi. Liczono po prostu, że być może ktoś chociaż rozpozna jego styl malowania. Na początku 2008 roku policja przyjrzała się doniesieniom o domniemanych widzeniach mężczyzny w dzielnicach popularnych wśród homoseksualistów. Mężczyźni zgłaszali się na komisariatę i identyfikowali go jako ich partnera seksualnego. Nic z tego jednak nie wyniknęło i w drugiej połowie roku śledztwo utknęło w martwym punkcie. Do października 2008 roku w śledztwo zaangażowanych było 140 funkcjonariuszy. W październiku też policja zasugerowała, że mężczyzna mógł popełnić samobójstwo. Ojciec Lindsay skomentował, że jest to zapewne zabieg, który ma na celu zmniejszenie skali operacji. 15 stycznia 2009 roku w gazecie Japan Today opublikowano artykuł, który mówił, że mężczyzna zbiegł na Filipiny. 21 marca 2009 roku policja wypuściła pełnowymiarowe kartony Satsui. 26 czerwca 2009 roku podniesiono nagrodę za pomoc w jego aresztowaniu. Nagrodę podniesiono z 1 miliona jenów na 10 milionów. 4 listopada 2009 roku policja ujawniła, że mężczyzna 24 października przeszedł operację plastyczną w klinice w Nagoje. Zmienił wówczas wygląd swojego nosa. Z tego co znalazłam, to też wcześniej usunął dwa pieprzyki z twarzy, a także zmniejszył sobie usta. Wszystko po to, aby trudniej było go rozpoznać. 10 listopada mężczyzna został w końcu zatrzymany w Osace podczas próby wejścia na prom, który płynął do Ikinawy. Podczas aresztowania nie przyznał się do winy i kiedy minęły 23 dni, podczas których mógł przebywać w areszcie bez podstawienia zarzutów, oskarżono go o porzucenie ciała, a później także i gwałt oraz morderstwo. Prawnik mężczyzny twierdził, że jego klientowi grożono karą śmierci, jeśli nie zacznie mówić, a jego powściągliwość przypisywano po prostu stresowi i zmęczeniu. 23 grudnia jego prawnicy ogłosili, że mężczyzna przyznał, że był zamieszany w śmierci Lindsay, ale twierdził, że nie chciał jej zabić, a po wszystkim podjął próbę reanimacji. Policjanci odkryli, że wraz ze zmianą wyglądu Tatsuya używał fałszywych imion i nie pozostawał w jednym miejscu zbyt długo. Całkowicie też omijał miejsca, które były wyposażone w kamery. Udało mu się zaoszczędzić jakieś 12 tysięcy dolarów, a to dlatego, że podejmował się różnych prac budowlanych, oczywiście na czarno. Zaoszczędzone pieniądze wydał później na dwie operacje plastyczne. Chirurdzy, którzy przeprowadzali drugą operację nosa, musieli porobić mu kilka zdjęć, i kiedy je oglądali, to zauważyli, że mężczyzna ma ślady po usuniętych pieprzykach. Było to na tyle nietypowe, że postanowili zgłosić to na policję. Policjanci z kolei byli w stanie stwierdzić, że mężczyzna ze zdjęć to faktycznie tatsuje. Aby nie krzyczała, zakryłem jej usta i złapałem za szyję, zeznał tatsuje. Sąd usłyszał, że prokurator nie wierzy, że śmierć kobiety była wynikiem wypadku i nic nie wskazuje na to, że mężczyzna próbował później ją reanimować. No i do tego wszystkiego dochodził fakt, że nie wezwał karetki i nie poprosił też nikogo o pomoc. Zamiast tego uznał, że ukryje ciało w wannie. Prokurator uważał, że Lindsay udzieliła Tatsui lekcji w kawiarni i wróciła do jego mieszkania, ponieważ ten miał jej powiedzieć, że zapomniał portfela. Kobieta miała zostać w mieszkaniu dosłownie chwilę, po prostu chciała otrzymać zapłatę i też dlatego poprosiła taksówkarza, aby nie odjeżdżał. Niestety najprawdopodobniej zaraz po tym jak oni weszli do tego mieszkania, to Tatsuya zaczął bić linci. Kobieta próbowała się bronić, więc Tatsuya związał ją, a następnie zgwałcił. Obrona twierdziła natomiast, że kobieta zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Sąd usłyszał od samego Tatsui, że ten zgwałcił Lindsay w swoim domu i porzucił jej ciało. Sądowi powiedział, że kobieta zmarła, ponieważ próbował powstrzymać ją od krzyku, no i w wyniku tego przypadkowo ją udusił. Nie zamierzałem jej zabić, ale jestem odpowiedzialny za jej śmierć. Bardzo mi przykro z powodu tego, co zrobiłem. Tak, zgwałciłem ją. Tak, zgadzam się z tym, że Lindsay zmarła z powodu moich czynów, ale nie chciałem jej zabić. Tylko Lindsay i ja wiemy, co tak naprawdę wydarzyło się tamtego dnia, ale ona nie może już mówić za siebie. Nie może mówić za siebie przeze mnie. Moim obowiązkiem jest mówienie prawdy podczas tego procesu. Zeznał. Dodatkowo mężczyzna twierdził, że nawet nie zdawał sobie sprawy, że wywiera zbyt duży nacisk na szyję kobiety i po wszystkim próbował ją odsucić. Tatsuya został uznany za winnego. Sąd uważał, że zamierzał zamordować Lindsay, kiedy naciskał na jej szyję. Sędzia Masaya Hotta powiedział w sądzie: zgwałcił ją, aby zaspokoić swoje pożądanie seksualne, a następnie próbował ukryć gwałt, zabijając ją. Następnie dodatkowo próbował ukryć morderstwo, porzucając ciało. Zbrodnia była niewybaczalna i okrutna. Tatsuya przez cały proces powtarzał twierdzenia, które nie mogą być poparte dowodami. Ojciec Lindsay poprosił sąd o wymierzenie kary śmierci, ale zamiast tego 21 lipca 2011 roku mężczyznę skazało na dożywocia. Argumentem było to, że nie był on kryminalistą z natury i nie miał wcześniejszych wyroków wskazujących i dodatkowo powiedziano, że jest jeszcze młody. Wciąż miał więc szansę naprawić swoje życie. Zgodnie z japońskim prawem mężczyzna musiał odsiedzieć przynajmniej 10 lat, zanim mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe, ale z tego co udało mi się znaleźć, to do dzisiaj przebywa w więzieniu. Z takich ciekawostek jeszcze, to zanim proces się w ogóle rozpoczął, Satsuya opublikował książkę. W książce nie ma żadnych szczegółów, jeżeli chodzi o samą zbrodnię, i mężczyzna skupia się w niej głównie na opisywaniu swojego czasu podczas ucieczki i pokazuje, jak przez ten cały czas unikał aresztowania. Tatsuya złożył od wyroku apelację, ale sąd ją odrzucił. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. A także zostawienia łapki w górę do usłyszenia następnym razem